Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego imienia generała brygady doktora medycyny Stefana Chubickiego w Łodzi jest stosunkowo młodym, specjalistycznym ośrodkiem szkolenia wojskowego. Funkcjonuje w strukturach sił zbrojnych po rozformowaniu Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych, to jest nasza poprzedniczka, i po przeformowaniu jest podmiotem kształcenia, który realizuje kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, dedykowane żołnierzom zawodowym Korpusu Osobowego Medycznego, a także kursy specjalistyczne skierowane i adresowane do żołnierzy innych korpusów, między innymi do kapelanów Wojska Polskiego, a także żołnierzy, którzy są przygotowywani do kolejnych misji poza granicami kraju. Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w swojej strukturze posiada specjalistyczne cykle, między innymi cykl chirurgii polowej, interny polowej, cykl medycyny ratunkowej katastrof, a także cykl obrony przed bronią masowego rażenia i ewakuacji wojskowej. Tymi siłami i środkami, którymi dysponujemy, organizujemy kursy we współdziałaniu z oddziałem szkolenia Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego współdziała także z innymi wojskowymi uczelniami, gdzie wspólnie kształcimy kandydatów na żołnierzy zawodowych, a więc podchorążych, którzy są studentami od 1 do 6 roku na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytecie Medycznym, a także kształcimy elewów i kadetów szkół podoficerskich. Oczywiście, biorąc pod uwagę naszą specyfikę i specjalność, realizujemy przede wszystkim moduł wojskowo-medyczny, moduł wojskowo-lekarski. Księża kapelani, oczywiście wiemy, że zasadniczą misją księży kapelanów jest posługa duszpasterska, jednakże wychodząc z założenia, że wskazane byłoby, że aby w różnych sytuacjach życiowych, a także niesienia posługi duchowej, tego duchowego wsparcia, zdarzają się sytuacje nie tylko na polu walki, ale także w życiu codziennym, uznaliśmy, że wiedza i umiejętności z tego zakresu będą na pewno wskazane. Wystąpiliśmy z inicjatywą do biskupa polowego Wojska Polskiego, że centrum łódzkie posiada siły i środki i na zasadzie porozumienia zorganizowaliśmy kursy, na których uczestniczą kapelani. Jest to bardzo interesująca grupa. Z tych szkoleń, które już zrealizowaliśmy, widzimy duże zaangażowanie uczestników tego kursu, ale to na pewno wynika z tego przekonania, które na początku staramy się ukształtować, że ten obszar działania również jest wskazany, potrzebny. Szkolenie jako takie jest szkoleniem medycznym dla osób, które wcześniej kontaktu z medycyną nie miały. Jeśli chodzi o pole walki, wyróżnia się trzy takie przyczyny śmierci na polu walki, którym można uniknąć. Główną przyczyną śmierci na polu walki do uniknięcia są rany krwawiące w obrębie kończyn i na to kładziemy przede wszystkim tutaj główny nacisk w trakcie naszego szkolenia. Kolejną taką przyczyną są rany w obrębie klatki piersiowej ze współistniejącą odłą opłucnową. I trzecią taką sytuacją, z którą można się spotkać, jest niedrożność dróg oddechowych, czyli zaburzenia oddychania u poszkodowanych, spowodowane właśnie opadaniem języka i podniebienia miękkiego na tylną ścianę gardła. Przede wszystkim zapoznaliśmy tutaj naszych kursantów z wyposażeniem indywidualnego pakietu medycznego, gdzie znajduje się całkowite wyposażenie służące właśnie zabezpieczaniu tych ran. Głównym takim środkiem materiałowym medycznym, z którego korzystamy, jest taza, opaska zaciskowa typu CAD, służąca zabezpieczeniu krwawienia z ran w obrębie kończyn. Oprócz tego są opatrunki uciskowe, jest rurka nosowo-gardłowa, która służy nam zabezpieczeniu drużyny dróg oddechowych.
oddechowych, opatrunki na rany klatki piersiowej i z tym przede wszystkim tutaj mieliśmy do czynienia w trakcie naszego szkolenia. Myślę, że z racji chociażby tego, że oprócz tej strony duchowej, każdy z nas ma jeszcze tą stronę cielesną i mimo tego zabezpieczenia takiego duchowego, kapelani powinni mimo wszystko jeszcze mieć jakieś podstawy ratowania człowieka, jeśli chodzi o ten aspekt taki medyczny. Największe trudności to na kursach mają z zabezpieczeniem ran klatki piersiowej, no i z zapamiętaniem całości badania urazowego. Najłatwiejsze to było chyba zabezpieczenie ran w pierwszej fazie, bo w zasadzie tam tylko jest założenie, sprawdzenie wystąpienia krwotoków i założenie stan zydaktyczny kat. Później jak dochodzą już te większe rany, czy poważniejsze, no to już jest troszkę problem, ale ten kurs trwa 4 dni i te podstawy są do opanowania i już wychodzą na koniec kursu dosyć dobrze. Znajdujemy się w ośrodku pozoracji pola walki w Wojskowym Centrum Kształcenia Służb Medycznych w Łodzi. Jest to miejsce, w którym żołnierze będący uczestnikami kursów, które u nas się odbywają, przynajmniej jeden dzień swojego szkolenia spędzają właśnie tutaj na tym obiekcie, móc sprawdzić swoje zdolności, które nabyli u nas tutaj na kursie, właśnie w warunkach zbliżonych takich do warunków, jakie mogą spotkać na polu walki. Na ośrodku mamy możliwość przeprowadzenia zajęć przy zgaszonym świetle, przy dźwiękach takich, jakie możemy spotkać właśnie na polu walki, plus dodatkowo dym, który się też oczywiście na polu walki może pojawić. Więc wszystko to, co faktycznie żołnierz może spotkać w naturalnych warunkach, wykonując zadanie bojowe. Instruktorzy nasi, którzy byli na misji, na pewno w znacznym stopniu przekazują wiedzę, którą zdobyli tam. Pomagają wdrożyć pewne elementy stamtąd właśnie w szkolenie, które odbywa się tutaj na bazie naszego centrum, na bazie właśnie tego ośrodka. Tak? Takim kursem, który najczęściej ćwiczy na tym obiekcie, jest taki kurs podstawowy z udzielania pierwszej pomocy na polu walki, który przechodzi każdy żołnierz w ramach tak zwanego indywidualnego szkolenia. Tak? Wiadomo, że główny nacisk jest położony dla tych, którzy wyjeżdżają na misję, no bo przygotowują się do czegoś, co będą tam na miejscu wykonywali. Tak? Takim wiodącym kursem, który tutaj ćwiczy, jest kurs CLS-u, czyli Combat Life Server, ratownik pola walki. I właśnie żołnierze będący na takim kursie, jest to tygodniowy kurs, jeden z dni swojego szkolenia właśnie spędzają tutaj na tym ośrodku, ćwicząc przeróżne scenariusze, z którymi mogą spotkać się tam na miejscu. Kapelani mają nieść pomoc nie tylko duchową, ale również i pomoc taką ludzką, dlatego też muszą być przygotowani do tego, żeby nieść pomoc całemu człowiekowi. To jest, myślę, też taki pierwszy sens tego, żeby mieć to przeszkolenie. Pomoc dla człowieka. Pierwsza część jest teoretyczna, czyli no, trzeba poznać podstawy teoretyczne, medyczne, jak postępować, a następnie te same podstawy są ćwiczone w sposób praktyczny na polu taktycznym, w symulacji może nie samego kombatu, czyli walki, ale w symulacji po prostu poszkodowanego, który jest w danym miejscu, i w tym momencie kapelani również podchodzą i wykonują na manekinie lub czasem na drugim koledze, wykonują wszystkie czynności, których się wcześniej teoretycznie nauczono. Jest wiele takich elementów, ale myślę, że jednym z takich trudniejszych jest przygotowanie do samej ewakuacji poszkodowanego, naszego rannego. Przybycie do niego, zabezpieczenie terenu, zbadanie, czy co mu dolega, czy nie ma tam różnego rodzaju urazów, zabezpieczenie tego, przetransportowanie do strefy już drugiej, do bezpiecznej, tam kolejne badanie poszkodowanego, a następnie już przetransportowanie na noszach, w zespole, w miejsce ewakuacji do śmigłowca. Jest taki algorytm ABC badania poszkodowanego. Bada się pierwsze, czy dany po prostu pacjent, dany poszkodowany reaguje nam. W wojsku jest to po prostu odwrócone. Jest inny troszeczkę algorytm. Pierwsze się i w cywilnych, i w wojskowych sprawdza się teren, czy jest bezpiecznie, czy po prostu ratownikowi nic nie zagraża. Bo jeżeli ratownik zostanie poszkodowany, w tym momencie mamy już dwóch poszkodowanych, a nie ratownik
ratownika, który idzie z pomocą. Następnie zabezpiecza się, po zabezpieczeniu terenu sprawdza się po prostu funkcje życiowe danego poszkodowanego. W systemie wojskowym po pierwsze bada się po prostu, czy nie ma ran, czy nie ma upływu krwi, dlatego że no, to jest jedna z największych, najczęstszych przyczyn śmierci na polu walki. W systemie cywilnym sprawdza się w pierwszej kolejności, sprawdza się po prostu funkcje życiowe na zasadzie oddechu, czy ma tętno, oddech. W wojsku jest to odwrócone. Jest to wynikiem po prostu badania, wielu poszkodowanych i systemu pomocy, że należy ten algorytm właśnie w ten sposób prowadzić. No i oczywiście w systemie wojskowym ważniejsze jest zabezpieczenie terenu, czyli jak każdy żołnierz pierwsze walczy, później idzie dopiero, jeżeli jest bezpiecznie, może podejść do poszkodowanego. Miałem kilka takich przypadków, gdzie skorzystałem z tej wiedzy, którą nabyłem na różnego rodzaju szkoleniach medycznych. Między innymi no, byłem świadkiem prozaicznego, jak to się mówi, wypadku komunikacyjnego. Był wypadek, zderzenie dwóch samochodów i trzeba było jednego poszkodowanego wyciągnąć z uszkodzonego samochodu jeszcze przed przybyciem służb, profesjonalnych służb medycznych, zabezpieczyć. Był akurat tam, z tego pamiętam, było złamanie i ręki, i nogi, krwawienie z ręki. Trzeba było to po prostu zabezpieczyć, przygotować tego poszkodowanego do dalszego transportu. Jest ważne to, żeby się przeszkolić, żeby przygotować się do konkretnych działań. I tutaj, jak jesteśmy w ośrodku Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, jest możliwość właśnie w realny sposób przygotować się oraz przeszkolić się w takich dość trudnych warunkach, bo jak mieliśmy okazję zobaczyć również i system szkolenia, jest po prostu możliwość zadziałania troszeczkę w stresie, jak to jest w realnym życiu no, dostrzegalne. Jeżeli się czegoś nie praktykuje, w tym momencie się po prostu o tym zapomina. I częste szkolenie, częste przypominanie sobie różnych schematów działania, częste przypominanie sobie, jak należy postępować, wpływa na to, że to się utrwala. Dlatego jest to ważne, żeby raz na jakiś czas przejść takie szkolenie i no, udoskonalać się również i na tym polu.